Szymon. Płaci twoje rachunki. Za co grasz? To, że ci wpadł ktoś starszy w oko. Albo minister ci wpadł w oko, tak, na grat, przykład. Po prostu. Na pierwszy ogień mam kobietę. Nie. Nie. Słuchaj, powinna odebrać... Stefania? Karolina. Karolina, dobra. Pamiętaj, 5 sygnałów. Tyle tych imion w Polsce, naprawdę. Pierwszy sygnał. Fajny rachunek. Taki rodzinny. Jest. Właśnie, to taki też dramatyczny jest tam taki... Ze szkłem w tle. Halo? Trzeci. Halo, halo? Karolino, producentem okularów jestem, takich okularów zbrojonych, ciężkich, niegnących pancernych. Się, niełamiących, pancernych. Czy przyjmiesz takowe? Jasne, jasne, uratujesz. Wojskowy noktowizor, dobrze. No i powiedz, co się zdarzyło strasznego. I na co potrzebujesz pieniędzy? Potrzebuję na odkupienie okularów dla teściowej, bo... Uderzyłam ją bardzo mocno w kuchni lewym sierpowym. Nie, to nie to. Nie, nie. Wstawiłam jej kontaktowy. Nie, zostały zupełnie przypadkowo przygniecione podczas awantury, bo teściowa ma taki odruch nerwowy, no. Że często rzuca te okulary. Jak jest tak zdenerwowana, to bierze ich w różne miejsca. Gdzie rzuciła? No, ja też na łóżko. Zupełnie. Poczekaj. Nie wiem. Słuchaj, a ty usiadłaś na nie, tak? Tak, też tak. Jakby przypadkiem taki... zupełnie w to miejsce, nie wierzę. Nie wierzę. Słuchaj. A dlaczego teściowa ma takie wielkie oczy? Dlaczego teściowa masz takie wielkie uszy, żeby ciebie lepiej... Słuchaj, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Czy to nie było tak, że ona zdejmuje te okulary, żeby już ciebie nie widzieć wtedy? Jak jej kupisz, to będziecie widzieć lepiej, nie spuścić je z oka. Ty się zastanów, no. Karolina. No tak, no ale jest bardzo, bardzo zła, bardzo obrażona, niestety. No. Słuchaj, a może by kontaktowe trzeba, kupić i wtedy będziesz rzucała po kanapach. No dobrze, okej, okay, podoba mi się ten rachunek. Ile ci potrzeba na te okulary? Na okulary potrzebuję 610 zł. Proszę. Zapłaciliśmy twój rachunek w Radiu SK. Karolina, 610 zł dla ciebie. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Możesz już dzwonić do swojej mamusi i powiedzieć, droga mamo, będziesz miała okulary naznaczone Radiem SK. Mamo, mamo, dlaczego masz takie duże oczy? Bo ci kupiłem, bo dostałam od ciebie okulary. Jak jej powiem, to żeby pilnowała przede wszystkim. Koniecznie, koniecznie. Albo jakieś gumowe kupisz, no.